Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu na temat pl. O czym Państwo wiedzą, Państwo są właśnie z nami na tym właśnie kanale. Witam gorąco, letnio, chciałbym się powiedzieć. A ja przede wszystkim witam naszego gościa, pana prezesa Wojciecha Kostrzewek, który jest prezesem Polskiej Rady Biznesu. Jest z wykształcenia ekonomistą. Nie, przepraszam, prawnikiem i w Polsce, i w Niemczech. Wykładowcą uniwersyteckim w Niemczech. A potem był pan prezesem niezliczonej liczby przedsiębiorstw Polskiego Banku Rozwoju. Był pan doradcą Leszka Balcerowicza, prezesem Brebanku, który dziś się nazywa M-Bank. No jakoś to się przepotrważyło. No a potem przez długie lata był pan prezesem TVN-u. No a teraz jest pan prezesem wchodzącej w skład Polskiej Rady Przedsiębiorczości, Polskiej Rady Biznesu. Proszę mnie poprawiać, gdziebym się pomylił i przy okazji prezesem to już muszę sprawdzić Stadler Rail, czyli firmy nie, w radzie nadzorczej pan jest, pan Który jest rad... w radzie dyrektorów, nawet powiem więcej, to jest szwajcarska konstrukcja, to się nazywa ładnie po niemiecku Verwaltungsrat, czyli Instytucja, która ma w znacznie większy zakres odpowiedzialności niż Polska Rada Nadzorcza e, i łączy w sobie elementy i zarządu, i organu kontrolnego. I kolej, rozumiem, bilety kolejowe ma Pan z tego tytułu za darmo? Niestety nie, niestety nie, ale e, zawsze od tego czasu, kiedy znalazłem się w gronie e, szanownych dyrektorów e, Stadler Rail, to zawsze patrzę. Kto był producentem pociągu, którym jadę, e, e, bo to już weszło w taki nawyk, żeby sprawdzać, czy o konkurenta e, kupili, czy też u nas, albo w e, jednej ze spółek, które kiedyś żeśmy przejęli. Zresztą to ja stade... też to mam, ale sprawdzam, kto napisał artykuł, albo zrobił reportaż w telewizji. Jest pan też, czy, czy może był, ale chyba jest pan nadal członkiem Rady Nadzorczej Kanał Plus Polska. Był pan prezesem Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej, wiceprezydentem Lewiatana, czyli Polskiej Konfederacji Pracodawców. No i tajemniczej firmy, o którą pana za chwilę zapytam, pod nazwą Billon której nie wiem, czy bliżej do bilonu, czy do biliona, ale to zaraz będziemy rozważali. Będę pana o to pytał, ale zacznę przede wszystkim od pytania, które może wszystkich zainteresować, mianowicie panie prezesie, czy pieniądze dają szczęście? A ja zacznę jeszcze od jednej korekty: bo wprawdzie, o, wprawdzie, sam o to wprawdzie w tv nie rzeczywiście byłem, ale zasiadałem w Radzie Nadzorczej, byłem przez wiele, wiele lat szefem Rady Nadzorczej, natomiast prezesem tvn u e, nigdy e, nie byłem, e, mimo że z największą chęcią. To dlaczego byłem, ja do... mówiłem do pana, panie prezesie? A to takie niezwyczajowe. Ten, 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 ten przewodniczący to tak dziwnie brzmi, a prezesie, prezesem ITI byłem, czyli właściciela. A, no, no. I to dla, stąd się prawdopodobnie rzeczywiście wziął. E, e, szczerze krecy. mówiąc, nigdy nie zgłębiłem do końca zawiłości, zwłaszcza, no. że tam płynność była całkiem spora. <laughs> to prawda. Ale też do T.V. dojdziemy. A teraz niech mi pan powie, czy pieniądze dają szczęście? Szczęścia nie dają, ale na pewno pomagają w osiąganiu stanu e, szczęścia. Może lepiej nawet niż szczęścia dobrostanu. dobrostanu. To jest chyba lepsze określenie. A sądząc z pańskich rozlicznych zajęć, nie dają wolności. Moje rozliczne zajęcia nie wynikają w dużej części z pogoni za pieniądzem, tylko z takiego może naturalnego, naturalnej potrzeby działania. Jak widzę, że mam zbyt dużo czasu, to sobie coś dobieram kolejnego. Zresztą pan redaktor raczył wspomnieć o Polskiej Radzie Biznesu. To bardzo fajnie brzmi. Ale to jest naprawdę ciężka praca, bo no i koszt, kosztująca dużo czasu, a tego czas, czas jest jedyną rzeczą, której nie możemy kupić w żadnej formie. I odpowiedzialna i muszę powiedzieć, że akurat moje dwie kadencje, teraz rozpoczyna się trzecia i ostatnia, przypadły na okres mało sympatyczny w roku 2000. 19, po to, żeby się znaleźć w pandemii, później kryzys, później wojna, a teraz jeszcze kolejne dwa lata wyborów. Więc wygląda na to, że spędzę, spędzę ten czas mając dosyć dużo zajęć. Czasy są rozrywkowe, można powiedzieć, jest takie przekleństwo stare żydowskie, bo żył w ciekawych czasach i mam wrażenie, że my żyjemy może nie w najciekawszych, ale całkiem ciekawych. A od lat obraca się Pan wśród ludzi zamożnych, czy oni są Pańskim zdaniem właśnie szczęśliwsi i od szaraczków, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, czy... Często bywają mniej od nich szczęśliwi. Są różni, tak samo jak przeciętny obywatel naszego kraju, czy można lepiej porównać przeciętny Europejczyk, czyli są tacy, którzy pomimo wszelkich bogactw szczęścia nie zażywają i nie rozkoszują się, i tacy, którzy potrafią z życia korzystać. Muszę powiedzieć, że to, czego zwykły obywatel nie docenia, to jest. E, poziom stresu i poziom odpowiedzialności i e, ilość pracy, jaką przedsiębiorcy e, wykonują każdego dnia. Tak? No, to nie da się. No i zakres podejmowanego ryzyka mam e, wrażenie. Ryzyka decyzji, poczucia odpowiedzialności za setki, jak czasami tysiące współpracowników. E, i tak naprawdę ja sobie nie wyobrażam, bo jestem przedsiębiorcą też od wielu, wielu lat. Nie da się tego wyłączyć. To znaczy, że człowiek idzie z tą firmą do łóżka i wstaje rano i ona też jest i przy przysłowiowym obiadowym stole również. Jest fajnie, jeżeli partnerka, partner żona też w jakiś sposób jest zaangażowana w biznes, bo wówczas łatwiej jest zrozumieć również ten podmiot. W pańskim powód. wypadku tak się właśnie składa? W moim wypadku tak się właśnie składa, więc bardzo dziękuję małżonce w tym miejscu za wyrozumiałość. My wszyscy jesteśmy bliżsi. Hmm. A proszę powiedzieć, czy to bogactwo, obserwując właśnie to specyficzne środowisko przedsiębiorców, całkiem zamożnych zazwyczaj, idzie w parze z inteligencją i mądrością? Czy też bardzo różnie bywa, tak jak wśród przeciętnych Znaczy, w, Ja myślę, że ci wszyscy, którzy w dłuższym okresie czasu odnoszą sukces, to znaczy są przedsiębiorcami e, funkcjonującymi na rynku przez e, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, e, muszą mieć te cechy charakteru, które no właśnie, określamy. Jakie, jakie cechy charakteru e, trzeba mieć, żeby zostać zamożnym człowiekiem? E, mieć e, wiedzę czasami zaufać instynktowi, tak, być we właściwym czasie, na właściwym miejscu i bardzo ciężko pracować, budować sieć relacji, kontaktów. No to właśnie i Pan mieć, napisał pracę dziennikarza. I, ale... mieć, I mieć przysłowiowy łód szczęścia, bo można wszystkie te warunki, które wymieniłem, spełnić i nie mieć szczęścia i niestety wtedy się Człowiek wywróci, ale ja wierzę też w to, że to może w europejskim sposobie postrzegania przedsiębiorców nie jest tak powszechne. To jest coś, co mi bardzo zawsze odpowiadał, odpowiadało, w, czy odpowiada w amerykańskim podejściu, że ma się tą drugą czy trzecią szansę, czyli że każdy, to nie przebiega linearnie, funkcjonowanie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Nie, podle, nie przebiega linearnie, to jest zawsze cykliczny proces, czyli są wzloty, są upadki, są lepsze i gorsze momenty i trzeba się po prostu nauczyć się tego, jak się trzeba zachowywać w danej sytuacji. Tam jest, są mniejsze zobowiązania wobec swoich pracowników. Można po prostu łatwiej zwalniać? No ale nie, mi raczej chodzi o to, że jest przyzwolenie społeczne. Mało tego, nawet nie jest przyzwolenie społeczne, tylko akceptacja. Że w zasadzie do sukcesu przedsiębiorcy należą też okresy, kiedy on się może wywrócić. I to nie jest coś, co dyskwalifikuje. W takim powszechnym europejskim postrzeganiu to jest troszeczkę inaczej. To niech mi pan skomentuje cytat, który sobie wypisałem z popularnego portalu którego nie jestem stałym przytelnikiem. Ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu finansowych elit jest obsypywanie się wzajemnie tytułami i zaszczytami. Jak na dłoni mogliśmy zaobserwować to w ostatni poniedziałek podczas wielkiej gali rozdania nagród Polskiej Rady Biznesu. Na jednej imprezie znaleźli się ludzie warci łącznie co najmniej kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt miliardów wykrzyknik złotych. W powietrzu czuć było pieniądz. Zawiść towarzyszy. Ludziom zamożnym, przedsiębiorcom, niemal na każdym kroku, jak się z tym czujecie. Trzeba się przyzwyczaić, trzeba pracować nad zmianą postrzegania przedsiębiorców. Zresztą ten cytat nieznanego mi portalu wiele mówi o autorze albo autorach. Bo akurat mamy w zwyczaju przyznawać nagrody i początkującym przedsiębiorcom którzy dostrzegają szanse w obszarach których ci którzy już są od lat E, nie dostrzegli, czyli nagradzamy za wizję i z innowacje. Nagradzamy za działalność społeczną, więc nie wiem, gdzie ta zawiść. E, to jest e, chyba szczytne, że przedsiębiorcy. E, no nie, no, mu się bogaty jest sobie ten zawiści. Zawsze bogatszy no, no, <grym> strach ma zieleńszą. No to... Tak jest. E, przyznajemy nagrodę specjalną. E, w tym roku to był profesor Davis. I wreszcie przyznajemy nagrodę za sukces, bo uważamy, że trzeba tym, którzy przez te 30-20 lat konsekwentnie budują dobrostan wszystkich, wszystkich interesariuszy. Bo przecież przedsiębiorstwo to nie tylko właściciel, to nie tylko akcjonariusze, to nie tylko pracownicy, ale to jest community, to jest społeczność wokół tego przedsiębiorstwa. No tak. ja pan, e... Pamiętam, na rynku krakowskim było spotkanie z ówczesnym prezesem Fiata, nieżyjącym już od dawna, Cezary Romiti, do którego nawet prowadzący dziennikarze, i to ekonomicznie, wystąpili z pretensjami, dlaczego pan tak mało się udziela w dziedzinie dobroczynności? Ja mało? Przez ja płacę tyle podatków, że z moich podatków utrzymuję niemal pół społeczeństwa Włoskiego Mało kto zdaje sobie w Polsce sprawę z tego, że wypłacicie potworne podatki, z których potem się utrzymuje takich emerytów jak ja, ale buduje się drogi szpitale, etc. Tak, ale oprócz tego jesteśmy jako grupa też bardzo aktywni, jeśli chodzi o działalność społeczną. Nie tylko celowo nie używam, Zawężającego określenia charytatywną, bo oczywiście e, charytatywną też, ale myślę, że wielu przedsiębiorców blisko współpracuje z różnymi NGO-sami, e, e, że jesteśmy coraz bardziej widoczni. Jako NGO-sy, o, proszę Państwa, to są organizacje pozarządowe. Przepraszam bardzo e, za, za ten skrót. E, e, jesteśmy e, widoczni, e, angażujemy się w takie. E, Inicjatywy, jak ochrona klimatu, i to zupełnie na serio, tak? bo mamy tak samo świadomość, że to jest coś, to ten świat oddajemy naszym wnukom, ponieważ jestem dziadkiem, więc mogę o tym kolejnym pokoleniu też mówić. I to jest trochę nasza odpowiedzialność, żeby jako grupa, która być może może więcej wpłynąć, silniej wpłynąć na podejmowane przez polityków decyzje żeby ten świat zostawić w lepszej formie, a jednocześnie to jest coś, co jest napędem naturalnym, napędem innowacji. I myślę, że nie ma nic fajniejszego w życiu przedsiębiorcy, jak wprowadzać jakieś roz nowe rozwiązania. Teraz ja muszę Państwu zdradzić cichutko niech Państwo nikogo nie mówią tajemnicy. Pan Prezes Kostrzeba był w tym roku polskim przedstawicielem grupy Bildenberg, którą się nazywa Nieformalnym Rządem Świata, tam podejmowane są takie decyzje, które mm. potem wszystkie inne rządy muszą implementować, wraz z Radosławem Sikorskim oraz prezeską Warner Bros Discovery, Polska Kasią Kieli. I jest jednym z bardzo nielicznych. no jeszcze był Aleksander Kwaśniewski, Rafał Trzaskowski, Radek Sikorski po kolejny, kiedyś była nasza koleżanka Joala Pienkowska, Hanna Suchowska, Grzegorz Hajdarowicz. Więc ta, to grono polskich przedstawicieli jest bardzo niewielkie. Reguły Grupy Bildenberga zakładają, że Pan może mówić o czym było mówione, ale nie kto mówił, tak? Może Pan powiedzieć o czym było mówione? Tak, to prawda, obowiązują zasady tak Czy czuje się Pan właśnie jako jeden z tych, którzy rządzą światem z tylnego siedzenia? Znaczy oczywiście to jest jeden z mitów wykreowany wokół Grupy Bildenberg. Może dwa słowa o samej grupie. E, powstała z, w 1954 roku jako nieformalne spotkanie e, przedstawicieli biznesu, polityki e, e, sektora z, e, obronnego e, z Europy i z Ameryki. Tak. Założone przez Polaka, z, polskiego dyplomatę. Współzałożona przez tak. polskiego dyplomatę Józefa Ratingera, e, współzałożona przez e, E, ówczesnego. Przedwojennego dyplomata dodajmy, bo w 1954 roku, e, jakby polski dyplomata coś zakładał, to niekoniecznie byłoby to, byłoby to grupa związana z przedsiębiorczością i, wolnorynkową. I e, z mocnym wsparciem od samego początku e, e, i rządu holenderskiego, i rodziny korony, korony tak. e, holenderskiej. Zresztą król. E, e, Holandii też od czasu do czasu wpada, w zeszłym roku był, bo to też e, ta tajemnica wokół grupy Bilderberg e, wiąże się chyba z tym, że nie można być, nie można się zapisać, nie można kupić biletu wstępu. E, można być tylko zaproszonym. Tak jak na przykład do Davos. E, można być tylko zaproszonym. E, jest bardzo ściśle limitowana grupa uczestników, e, oscyluje wokół 130 osób. Co powoduje, że jest bardzo łatwa i wymuszona interakcja. Ja miałem przyjemność być po raz drugi, czym zostałem też bardzo mile zaskoczony. Byłem w zeszłym roku w Waszyngtonie, w tym roku w Lizbonie. Lista uczestników jest jawna. Można wejść na stronę internetową i zobaczyć, kto. No i na pewno każdemu, kto poszpera w w wyszukiwarce, to odkryje, że wyjątkowo duża ilość przedstawicieli aktywnych bądź emerytowanych ze wszystkich wiodących służb. I to się składa zasadniczo z dwóch takich cykli, czyli panele, jeden po drugim, panele dyskusyjne, które się prowadzi, no i nieformalnych dyskusji kuluarowych czy też gastronomiczno-kuluarowych. Tak jest, tak to wygląda. Oba elementy są bardzo ważne. Świetnie, świetnie przygotowane panele, świetnie przygotowani prowadzący i uczestnicy, bo to są tylko i wyłącznie zaproszeni uczestnicy w tych spotkań. Czy był jakiś temat, który w tym roku zdominował was? Znaczy, jest zawsze kilkanaście tematów, tak? ale myślę, że w sposób naturalny. Tematy wokół NATO, Ukrainy, Rosji, relacji euroatlantyckich, ale również Chiny. To były te elementy, które dominowały. Perspektywa amerykańska jest zawsze bardzo ciekawa, bo jednak z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to wszystko, co się dzieje w Europie i również wojna w Ukrainie to jest Jakiś element y, dużej układanki, i tak naprawdę y, najważniejszym elementem jednak są relacje amerykańsko-chińskie i to w jaki sposób y, y, będą one y, kształtowane i będą się kształtowały. To niech Pan powie, z jakim, w jakim nastroju Pan wyjechał z, z Lizbony. Wiedząc, co się rzeczywiście, prawdą dowiedział się Pan dużo rzeczy o tym, co się dzieje w Chinach, i to nie są rzeczy, które napawają, y -y. mogłyby napadać kogokolwiek optymizmem y -y. poza przywództwem. Y -y, i, tak, i, nie, I tak i nie, bo y wyniosłem y i przywiozłem ze sobą takie przekonanie, y że y jest jednak nadzieja. To znaczy, to. Y y Z czego ona y -y wypływa? Y cytując. Y Wywiad, jakiego udzielił Henry Kissinger kilka dni przed Bildenbergiem, a Henry Kissinger był osobiście w Lisbonie. 70 a, tak, a, w Lizbonie był, tak, był, był a. osobiście, tak ale ponieważ udzielił wywiadu w The Economist, to jestem chyba uprawniony, żeby zacytować. On powiedział coś takiego, że jak był w z wizytą historyczną z prezydentem Nixonem u Mao tse właśnie w 1972 czy 1973 roku i pojawił się temat Tajwanu. To był jedyny temat, którym przewodniczący Mao się, że tak powiem, zastrzegł dla siebie, stwierdzając, że Tajwan był i jest częścią Chin i to nie podlega dyskusji, ale teraz to jest... Mieszkają na Tajwanie ci nacjonaliści, on nie potrzebuje nacjonalistów i tak naprawdę to może poczekać i ze 100 lat. No i konkluzja... Kissinger'a w, w tym wywiadzie dla ekonomistów było, minęło 50 lat, mamy jeszcze 50. Więc to jest to, to no właśnie wie tych... Pan od, od dwóch lat niespełna Chiny. Niewiarygodnie przyspieszyły produkcję głowic atomowych. Podwoiły w przeciągu dwóch lat liczbę i tak już imponujących głowic atomowych. Rozwijają hmm. całą swoją armię w sposób naprawdę zatrważający. Nawet jeśli wziąć za dobre oficjalne dane dotyczące wydatków na zbrojenia, a one nie są, one są po prostu sfałszowane <laughs> w dół, no to tak czy owak to jest to drugi budżet obronny świata po, tej, po amerykańskim. Zawsze się mówiło, że konfucjanizm przeważy, że Chiny nie będą krajem, który zamierza jakąś ekspansję poza własny, własny obszar interesów, czyli najbliższy, stosować. Ale teraz widzimy ich działalność w Afryce, w Ameryce Południowej tak intensywną, że mam wrażenie, że oni mają zakusy globalne. Ja nie, nie jestem ekspertem. No dobrze, dobrze. To ja, ja przepraszam, do mojego konika. I... Ale mogę tylko powiedzieć, że wpisuje się w ten ton i ostatnia wizyta Blinkena w Chinach i również nieoczekiwanie przyjęcie Blinkena przez prezydenta Xi, co było poza, pełni, zupełnie poza protokołem, bo w zasadzie nie powinien. I zdaje się, że sporo nie, nieformalnych kontaktów, które na szczeblu i militarnym, i gospodarczym. Ja mam, przestudiowałem angielskojęzyczne portale chińskie, przestudiowałem amerykańskie. Mam wrażenie, że to była katastrofalna wizyta. No, ale nie, nie, nie ciągnijmy Chin, tylko wróćmy hmm. do naszych, że tak się wyrażę, owiec. Był pan prezesem firmy, która była właścicielem najlepszej telewizji na pewno w Europie Środkowej, prywatnej. A prawdopodobnie na kontynencie europejskim również tęskni Pan, nie tęskni Pan za tą, za tą robotą? Czasem tęsknię, bo to był taki najfajniejszy czas chyba w moim życiu. No, zawaham się, czy początki bankowości nie były równie fajne. To był zawsze cały czas taki wielki startup. I to jest tylko, że już taki okrzepły z możliwościami finansowymi, ale z. Działalnością na rynku, który nie jest rynkiem, wydawało nam się wtedy, nie jest rynkiem zbyt regulowanym, bo było jasne, że trzeba, jako podmiot, który musi odnawiać licencje czy koncesje, musimy przestrzegać pewnych reguł, ale nigdy do głowy by mi nie przyszło, że kilka lat po opuszczeniu mojej pozycji w piątego Radzie Nadzorczej piętra. Tak, Piątego Piętra. Czyli w 2017 roku, bo to już po sprzedaży TVN-u, spotkam się z wieloma, z wieloma znajomymi na ulicy protestując przeciw Lex TVN. To w ogóle ostatnie lata są takie ciekawym doświadczeniem dla mojego pokolenia, że po 40 latach ponownie spotykamy się na ulicach i wbrew pozorom wielu. Przyzwoitych osób, wiele przyzwoitych osób, wielu również przedsiębiorców na te ulicę wychodzi, kierując się potrzebą serca i rozumu, bo wie, że to jest taki moment, kiedy trzeba bronić wolnych mediów, trzeba bronić wolnego rynku i trzeba bronić integracji Polski w Unii Europejskiej. Mojego pokolenia też, moje pokolenie może być jeszcze bardziej rozgoryczone, bo jednak nastawiało sporo karku i w ten kark ni raz nie dwa oberwało. No dobrze. A nie miał pan ochoty zbudować najlepszego teraz na przykład portalu informacyjnego w Europie, takiego polskiego gardiana, najlepszych dziennikarzy, intelektualistów, artystów, zgromadzić w jednym miejscu, żeby umożliwić im jakieś skoordynowane, racjonalne działanie na rzecz Polski, na rzecz kształtowania tego kraju, kształtowania tego społeczeństwa, który jest w tej chwili bombardowane czystym złem no. i samo się przekształca jakoś w takie... Ale jest dużo inicjatyw, jest dużo e, portali, dużo ja miejsc, wiem, które jest. i, i e, ja myślę, że e, lepiej współpracować niż no, jednym, konkurować, bo kolejna e, w inicjatywa z nich jesteśmy No właśnie chciałem powiedzieć, e, kolejna inicjatywa e, to oznacza znowu rozdrobnienie rynku, to raczej e, gromadźmy się wokół tych, którzy no, są. więc Właśnie, a może warto by było zgromadzić coś i zrobić coś rzeczywiście tak. Hmm. No, na, na, na a miał, nie, nie ma pan takich nie, nie mam. Znaczy ja tak staram się zamykać poszczególne rozdziały, tak, tak jak nie kusi mnie, żeby powrócić do bankowości, chociaż nadal bardzo intensywnie uczestniczę w dyskusjach i w życiu rynków finansowych, ale mam wrażenie, że ten wspaniały okres lat 90., -tych, 2000., -tych, kiedy bankowość jeszcze była stosunkowo, Mało regulowana, znaczy była zawsze regulowana, ale nie do takiego stopnia, jak dzisiaj. On minął bezpowrotnie i jest stosunkowo ma dużo biurokracji, a stosunkowo mało miejsca dla. Inicjatyw. No, a jak się no, czy... pojawiają, to zaraz KNF usiłuje zmusić. Czasami, czasami czasami słusznie, czasami niesłusznie. Znaczy, ja tutaj uważam, że rolą knf jest jednak ta rola strażnika rynku, Ja aby ja by częściej taką rolę spełniał. No, Okej, okay. też nie chcę za bardzo odchodzić boku od hmm. głównego nurtu naszej dyskusji, ale tutaj też bym. Parę przykładów podał, kiedy KNF spełniała rolę wręcz przeciwną, jakby przedłużenia, przedłużenia ramienia, każącego ramienia władzy, a raczej zachłannego ramienia władzy, jeśli chodzi o niektóre banki. A bodaj w 2009 roku był pan autorem niezwykle śmiałej operacji finansowej, która uratowała TVN od bankructwa pod ciężarem długów, na czym polegała ta operacja i skąd te długi się wzięły? No, TVN był finansowany i z kapitałów własnych i oczywiście z pożyczek, bo wtedy nie mieliśmy takiej możliwości akumulacji zysku, jaka pojawiła się później. I Przeprowadziliśmy w 2009 roku rzeczywiście w warunkach postkryzysowych, no w zasadzie jeszcze prawie, prawie kryzysowych, taką spektakularną emisję obligacji, która oznaczała oddech dla TVN-u, oddech również dla firmy matki i dała nam perspektywę finansowania bodajże ośmioletniego, co było. Ważne, bo eliminowało taką, takie myślenie od kwartału do kwartału, czy będziemy mieli dostatecznie dużo zasobów finansowych. To wszystko miało miejsce w zupełnie dramatycznych warunkach, dlatego że nałożyło się na niespodziewaną i nagłą śmierć współzałożyciela. TVN-u, czyli Jana Wejherta. Ja byłem z ekipą TVN-u na tak zwanym roadshow, czyli na cyklu spotkań z potencjalnymi inwestorami i bankierami w Londynie, gdy w nocy dotarła do mnie wiadomość, że mój przyjaciel, kolega. I główny akcjonariusz, pośrednio główny akcjonariusz TVN właśnie zmarł. Więc dokończenie tej operacji w tak dramatycznych warunkach rzeczywiście było graniczyło z cudem, ale się udało. I właśnie to jest jedna z takich sytuacji, które też są zapisane, że tak powiem, w naszej roli jako przedsiębiorcy czy, czy menedżera, a później. Później TVN, to też dzisiaj się zapomina, że TVN z czasem się stał maszynką do robienia pieniędzy. Tak nie było na samym początku. A TVN 24, który dzisiaj jest stacja, która dzisiaj jest nie bez racji, nazywana i najlepszą informacyjną, i chyba najbardziej dochodową informacyjną. W Europie, jeśli wśród telewizji prywatnych absolutnie nie ma konkurencji, to, Początki były też dramatyczne, i myślę, że nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, mówiąc, że na posiedzeniach Rady Nadzorczej toczyły się długie dyskusje, czy TVN24 w ogóle ma przyszłość jako telewizja płatna, czy też nie. I ten przełom nastąpił chyba po trzech czy czterech latach, kiedy się okazało, że model biznesowy wymyślony na samym początku jednak był. Wymyślony dobrze. Też o czym mało kto pamięta, TVN-24 na, w pierwszych latach działalności nie należał do TVN-u, tak. tylko należał do firmy matki, czyli do ITI. A dlaczego? Dlatego, że akcjonariusze TVN-u, którzy wtedy odgrywali istotną rolę, taki europejski koncern, telewizyjny stwierdzili, że jest to tak ryzykowna inwestycja, że oni nie chcą w tym uczestniczyć, bo na pewno przyniesie to straty i będzie porażką. No, okazało się, że tutaj ten instynkt i nos nie zawiódł i rzeczywiście decyzja była pełna ryzyka, ale okazało się, że cóż nie. Brał Pan zapewne udział w negocjacjach ze Skripsem w sprawie kupna TVN-u. I nie czuł Pan się rozczarowany, kiedy się okazało, że Skrips wtedy kiedy z Wami rozmawiał, prawdopodobnie już wiedział, że się sprzeda Discovery? Znaczy, myślę, że tak nie było, że wiedzieli, że się sprzedadzą Discovery. Natomiast muszę powiedzieć, że Scripps był świetnym, do dzisiaj uważam, że świetnym akcjonariuszem, świetnym następcą naszym. W, pod każdym aspektem, Wyjątkowa, wyjątkowy zespół bardzo rodzinnej firmy telewizyjnej, o której przed inwestycją w Polsce mało kto słyszał. No i mieliśmy też w osobie Dżima Samples bardzo fajnego prezesa TVN-u, tak, przez dwa lata... Firmą kierował. To, czy wchodziło w grę coś kolejnego, to znaczy, czy skryps będzie obiektem konsolidacji, nie można było tego wykluczyć. Żyjemy na tyle długo na rynku medialnym, że wiemy, że proces konsolidacyjny nastąpił. Czy akurat Discovery? Pewnie nikt nie przypuszczał, że to będzie Discovery. I tak samo jak e, można było sobie wyobrazić alternatywne scenariusze do połączenia e, czy do przejęcia e, Discovery przez Warner Brothers. Mieliśmy e, do czynienia tak naprawdę w, w sensie ekonomicznym z przejęciem e, Discovery przez Warner Bros. E, natomiast w sensie Zarządczym. To był taki reverse takeover, no czyli odwrotne przejęcie, bo cały zespół menedżerski. Oczywiście, kupił Porsche kupił Volkswagena, tak. Cały zespół menedżerski managers... no no tak, 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 cały cały ca Discovery dzisiaj zarządza tą połączoną, e, połączoną strukturą e, i odpowiada za e, firmę o 30-miliardowej e, kapitalizacji rynkowej. E, teraz mamy do czynienia z kolejną falą ataków na te. E, które można policzyć na parcach, nie, nie trzeba dwóch, rąk. wystarczy jedna, żeby policzyć na wolne media w Polsce. I Rada Przedsiębiorczości, w skład której wchodzi Polska Rada Biznesu, była właśnie pierwszą, która wystąpiła w obronie, teraz po raz kolejny, w obronie wolności mediów. Niech Pan wybaczy niegrzeczne pytanie, ale co przedsiębiorcom do mediów? To, to trzeba wyjaśnić. Dobrze. Panie, tam prowokacyjnie. Znaczy, po pierwsze, to jest trochę w naszym DNA, bo to nie było pierwsze wystąpienie Rady Przedsiębiorczości w obronie wolnych mediów, ale kolejne. Broniliśmy rekoncesji TVN24, wypowiadaliśmy się w sprawie rekoncesji TVN7, bo też z jakichś powodów władzy to nie odpowiadało. Będziemy na pewno głośno zabierać, zabieramy głos w sprawie, rekoncesji TVN-u głównego, zabieraliśmy, KFM, zabieraliśmy głos w sprawie TOK FM-u, zabieraliśmy głos w sprawie Radia Z. I w momencie, gdy pojawiły się oba wpisy, oba artykuły, zarówno redaktora, redaktora Węglarczyka, jak i redaktora Kapusty, czyli Onetu i Wirtualnej Polski, bezprecedensowe, bo muszę powiedzieć, że ja jak przeczytałem... E, jeden i drugi tekst to byłem zszokowany. To znaczy e, poziom e, ingerencji e, w, i prób e, takich e, nieukrytych, ukry, nie nawet e, e, wpływania na. Linię dziennikarską jest bezprecedensowy. No nie, 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 oni to robią. Biało... To już nie jest w białych rękawiczkach. Nawet, to już tak? Jest biały... Ale tak, e... bardzo przypomina sytuację z Getting Bankiem. I, i, I muszę powiedzieć, że miałem wrażenie, że to jest tylko i tak. Z, z... Popytałem się też wśród koleżanek i kolegów, że to jest naprawdę czubek góry lodowej, że w rzeczywistości jest jeszcze gorzej, że nie wiemy o wielu. O wielu wypadkach, szczególnie tych, które dotykają wydawców o mniejszych, mniejszym, słabszym zapleczu finansowym, kapitałowym na, na poziomie lokalnym. Co mają przedsiębiorcy do mediów? Wolny rynek i wolne media to są dwa płuca tego samego organizmu. Jedni i drudzy siebie potrzebują. Po pierwsze, dlatego że. Prywatne media to jest prywatna własność. No więc to jest trochę tak, że my również bronimy innych kolegów przedsiębiorców, którzy są właścicielami ONETU wirtualnej TVN, u Radia Z. Listę można dowolnie mnożyć Rzeczpospolita, bo tutaj też mamy, mamy do czynienia z, zdaje się, z, z całą serią nacisków i prób nacisków w ostatnich tygodniach i miesiącach, więc bronimy prawa własności, która jest podstawą wolnego rynku i podstawą takiego liberalno-demokratycznego systemu, jaki znamy, w jakim chcielibyśmy żyć. Po drugie, wolne media to oznacza element korekty w grze między państwem a gospodarką my jako przedsiębiorcy mamy ograniczony wpływ na to, co decyduje, o czym decyduje państwo, o czym decyduje ustawodawca. Natomiast media mają ten przywilej i tą misję, żeby każdej władzy i każdemu politykowi, nie tylko władzy, patrzeć na ręce i odgrywać rolę takiego korektora. Po trzecie nie chcemy się obudzić w którymś momencie w sytuacji, w której e, polski landschaft medialny będzie przypominał ten z Węgier, a nie daj Boże ten z Rosji. Nie bez powodu Dokładnie napisaliśmy ten scenariusz, tam, 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 po prostu Toczka w toczkę, żeby powiedzieć we właściwym języku to, co oni robią, dokładnie znaczy, to samo, to jest, co, to jest. To jest, to jest co albo, albo nisza, albo działalność dysydencka. No, przy, przypominam tylko, że był okres w Rosji, kiedy media, wolne media dosyć dobrze funkcjonowały. I pierwszym sygnałem to było E, przejęcie przez Gazprom, e, już nie pamiętam którego no. kanału telewizji. Tak. Dość, dość został zlikwidowany, ale tak. NTW. TVN, NTW. Tak. I, I dokładnie i, to i, samo, tymi i, samymi metodami. Tak. Można, można, więc y, jak ktoś mnie zapytał, y, ktoś mnie zapytał y, chyba wczoraj y, po opublikowaniu naszego, y, naszego apelu, naszego stanowiska. Właśnie po co to robimy? To jeżeli zabraknie wolnych mediów, to nasz głos przedsiębiorców w ogóle nie będzie słyszany. No przecież ja sobie nie wyobrażam, żeby przedsiębiorcy mogli się swobodnie wypowiadać w tubie partyjnej, jaką się stała TVP. A my mamy wiele problemów, o których chcemy rozmawiać i chcemy być słyszalni, żeby być słyszalnym. Poza nielicznymi platformami, gdzie jeszcze rząd rozmawia z przedsiębiorcami, typu Rada Dialogu Społecznego, aczkolwiek tam też można mieć sporo wątpliwości, ale powiedzmy, że to, że to jeszcze funkcjonuje, to generalnie nasze apele i sugestie trafiają na, na głuchych. Tak? No, nie chcę zbyt daleko wybierać, wybiegać w przeszłość, ale Ilość komentarzy i ostrzeżeń, jakie środowiska biznesowe przekazały rządowi przed wprowadzeniem polskiego ładu, to można by było wiele segregatorów wypełnić. Nic. I nic, bo urzędnik wie lepiej, bo minister wie lepiej. A, eee... Akurat i... w wypadku polskiego ładu, to, chyba to wie lepiej to nie bardzo. Panie prezesie, ale tutaj mamy tak. Po pierwsze, machina mediów partyjnych, czyli tych publicznych mediów i nie tylko publicznych, które zostały przejęte przez partię rządzącą, stara się zohydzić przedsiębiorcy od dawna. A po drugie, na czubku listy największych przedsiębiorstw. W Polsce są czebole, no, czyli są przedsiębiorstwa państwowe, czyli de facto partyjne. Czy wy nie czujecie się już obywatelami przedsiębiorcami drugiej kategorii? I Jak wygląda ta, to współżycie, ta walka, ta konkurencja pomiędzy koncernami państwowymi, czyli partyjnymi a przedsiębiorstwami prywatnymi? Nie, nie czujemy się zagrożeni, to znaczy na szczęście jest tak, że spółki skarbu państwa, kilka spółek Skarbu Państwa jest wykorzystywanych jako zbrojne ramię również rządzącej partii, ale to się nie odbija, czy nie odbija aż na taką skalę jeśli chodzi o możliwość funkcjonowania. Jest mało firm prywatnych, które mogłyby konkurować z Orlenem, więc tutaj nie ma, nie ma specjalnie no, o czym rozmawiać. Ale rozmawia. to jest monopol, to, to chyba jest, jest wbrew prawu. To jest, to, jest, to jest monopol, natomiast czy prawie monopol, no, z drugiej strony jest wolny rynek, dlatego tak ważne jest to. No, A jaki może... może być wolny rynek, skoro Orlen dostarcza wszystkim innym stacjom benzynowym tak, swoje długo, paliwo, tak, no. tak długo, tak długo jak jest wolny dostęp do sieci dystrybucji, to tak długo jak BP czy Shell mogą również sprzedawać paliwa i tak długo jak Polska jest w Unii no Europejskiej. Tak, ale te paliwa kupują Dordle. Ale to w drugą stronę też się, rafinerie, znaczy stacje, stacje Benzynowe Orlenu w Niemczech też nie kupują przecież paliwa w Orlenie, tylko to jest wymiana, dostarcza, która jest z lokalnych rafinerii. Także to, ten rynek tak funkcjonuje. Mnie to, specjalnie, mnie to specjalnie nie dziwi. Tak długo jak Polska jest częścią Unii Europejskiej, tak długo jak ja jako przedsiębiorca mogę się od, od, odwołać do Europejskiego Sądu, do Europejskiego Urzędu Antymonopolowego. E, tak długo, jak jestem w stanie, e, e, nawet za cenę e, straty czasu. E, walczyć o swoje prawa, jeżeli nie, nie na poziomie polskim, to walczyć na poziomie... Pan może, ale czy Pan może wygrywać, bo potem jednak przyjdzie Magister Przyłębska i powie, że yy, wyroki do, do tej, do tej pory... europejskich instytucji są nic nie warte. Do tej pory yy, uważam, że warto i uważam, że dlatego również warto formułować takie apele i yy, nawet jeżeli to jest po raz pią piąty taki apel, licząc na to, że ktoś Wysłucha, Że ktoś będzie miał chwilę refleksji i przede wszystkim po to, żeby pokazać również redakcjom, które są tak naprawdę w tej chwili na pierwszej linii frontu, że biznes jest solidarny z nimi, tak? że oni nie są sami, że jest dużo zrozumienia również w sytuacjach, kiedy czasami nas te redakcje obsmarują, no ale trudno, jest, taka, jest, taka jest rola, możemy się złościć, możemy traktować to jako przyczynek do poprawy, poprawy komunikacji, poprawy, jeśli chodzi o tłumaczenie, dlaczego robimy tak, działamy tak, a nie inaczej. No tak, ale te, te wszystkie redakcje, które są jeszcze w tej chwili wolne i czasami mogą was obsmarować, a czasami innych obsmarowywują, no tak poruszają się tak trochę na ostrzu brzytwy, jeśli chodzi o wyniki finansowe, że tutaj rzeczywiście bardzo niewiele potrzeba, żeby, żeby się załamały finanse różnych... Właśnie takich firm, więc uważam, że tutaj mogłoby być jakieś pole do manewru, do Rady Biznesu, do Rady Przedsiębiorczości, żeby jednak jakoś wspierać te wolne media, żeby miały większe szanse w konkurencji z machiną partyjno-państwową. Z innej beczki, panie prezesie, czy to, co się wydarzyło w tych dniach w Rosji, może mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę? Czy jeszcze nie wiemy? Jeszcze nie wiemy. Znaczy, Dla mnie to, te wydarzenia w Rosji są jakąś totalną zagadką. No, nie jestem ekspertem. Dla CIA, e, dla FBI, e, dla MI6, e, dla wszystkich tak, są zagadką. Więc e, tak naprawdę nie wiemy, czy Nawet to jest... Nawet Stoltenberg, szef NATO powiedział, jeszcze nie wiemy, co się w Rosji wydarzyło i co się jeszcze wydarzy. Więc e, w, tutaj jest... Tutaj, otwarte pole do spekulacji. Myślę, że myślę, że bezpośredniego wpływu na Polskę nie będzie miało. natomiast być może jeżeli to jest jednak oznaka narastających napięć w samej Rosji, to być może świadczyłoby to o tym, że koniec tych intensywnych działań wojennych jest Bliższy niż nam się wydaje. A to wynika również z pewnego kalendarza politycznego, nie tylko w Europie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Rosji, ale również w Stanach Zjednoczonych. No, jeżeli to jest symptom no, rzeczywiście jakichś rozłamów na szczytach władzy Rosji, to by było nawet z pewnego punktu widzenia pozytywne. Ale jak do tej pory, jedynym efektem przewrotu Prigorzyna jest to, że Grupa Wagner znajdzie się w bezpośredniej bliskości granicy Polski, mm. granicy Litwy, granicy Łotwy. I to troszeczkę zmienia nam sytuację geopolityczną w naszym regionie po prostu. Bo to jest najsilniejsza i najpoważniejsza siła militarna Rosji. Pytanie, czy rzeczywiście grupa Wagner się znajdzie? Czy Prigorzin wraz z grupą swoich załóżników i najbliższych współpracowników? Ostatnie danie mówią, a... że Prigorzin jest w Mińsku, a Wagnerowcy na gwałt się hmm. przemieszczają. Podobno mają oddać hmm. broń. Przemieszczają się, dlatego że wiedzą, że żadnej przyszłości w Rosji nie mają. Ta propozycja, żeby wstąpić do armii, i rozsadzić wszystkie pułki, wszystkie od środka jest niepoważna. Poza tym przeszłe wydarzenia rosyjskie, likwidacja wszystkich tych oddziałów bohaterskich, które brały udział w walkach z Niemcami podczas II wojny światowej. W najlepszym wypadku zesłania, a w najgorszym wypadku około 200 tysięcy tych weteranów stalin po prostu zlikwidował. Zdaję sobie sprawę z tego Putin, jeżeli to rzeczywiście był przewrót, a nie ustawka, że no to jest stykająca bomba. To jest, to jest pytanie, co to, no co to do końca było? Więc nie wiedząc i nie chcąc spekulować, no można, można tylko liczyć na to, że to jest ta pierwsza rysa, której, a których będzie więcej. tak? I Miejmy nadzieję. A proszę powiedzieć, czy teraz Lex Tusk, przeciwko, któremu, przeciwko której. Protestowała Polska Rada Biznesu w takiej formie, jak w tej chwili jest procedowana w polskim parlamencie w dalszym ciągu może stanowić zagrożenie dla, dla naszego kraju, dla wolności i przedsiębiorców i mediów. Znaczy no, każda, każda próba stworzenia tworzenia prawa, które jest szyte na pod potrzeby jednej osoby. Albo przeciwko jednej osobie jest wysoce naganna. Bo przecież gdyby parlament, gdyby Sejm zdecydował o powołaniu komisji śledczej, która jest przewidziana w konstytucji, która ma swoją historię. Zresztą zaczęło się od mediów. Tak, właśnie. Jest znanym w, w liberalnych demokracjach instrumentem kontroli parlamentarnej, to Oczywiście byłyby słowa krytyki, po co to robić w tej chwili, ale nie byłoby na pewno takiej akcji protestacyjnej. Natomiast stworzenie sądu kapturowego, jakim miał być, miał, miała być ta komisja w pierwotnej wersji, a co będzie, co wyjdzie, że tak powiem, jaki produkt wyjdzie z obecnych obrad, to my nie wiemy. Także ja na razie uznaję, że Lex Tusk to jest ta wersja, która została przegłosowana, tylko na szczęście nie jest wprowadzana w życie. A zobaczymy, jak Sejm obejdzie się z propozycją pana prezydenta i na ile to oznacza wyrwanie rzeczywiście zębów tej instytucji. Czy pan i inni przedsiębiorcy skupieni w Polskiej Radzie Biznesu są dumni z premiera Morawieckiego, który podwyższył płacę minimalną i się tym chwali? Wszyscy protestowali przeciwko takiej, znaczy inaczej, mamy, czy chcemy, czy nie chcemy, mamy do czynienia z dosyć wysokim limitem ustawowym, jeśli chodzi o płacę minimalną który powoduje, że ta płaca minimalna od lat mocno rośnie. Ale do tego dochodzą prezenty socjalne, które powodują, że płaca minimalna rośnie szybciej niż, niż inflacja. Mało tego, są chyba zamiary, żeby płaca minimalna przekroczyła dobrze na dobre 50%. I, 50% w średniej krajowej tak. i zakotwiczyła się gdzieś w okolicach 55%. Ja myślę, że nasi decydenci mało sobie zdają sprawę z tego, do czego to prowadzi. To będzie prowadziło do redukcji zatrudnienia. Oczywiście można powiedzieć, dzisiaj Polska jest krajem, który praktycznie nie ma bezrobocia. Ale po pierwsze to nie jest do końca prawdą. Po drugie, płaca minimalna ma tą fatalną cechę, że obowiązuje w całym kraju i w bogatej Warszawie i na trochę, na trochę biedniejszych terenach. I to będzie wypychało do szarej strefy: do fikcji zatrudniania na pół etatu albo na jedną czwartą etatu i do zastępowania przez technologię. Bardzo prosty przy przykład do niedawna wiele budynków było przedmiotem ochrony fizycznej, to znaczy mieliśmy Panów z reguły Panów, czasami panie z firm ochroniarskich, które zapewniały nam komfort i bezpieczeństwo i kierowały też trochę czasem ruchem. W tej chwili trend jest zdecydowanie w, w kierunku zastępowania naszych współpracowników z firm ochroniarskich technologią, która nadzoruje dostęp do poszczególnych pomieszczeń, mierzy, nie wiem, poziom zadymienia dwutlenku węgla czego, i ten trend jest nie do odwrócenia, dlatego że nikt nie wytrzyma po prostu tego tak gwałtownego wzrostu poziomu płac. Co, co gorsze, jest to jednocześnie związane z bardzo mocnym, faktycznym opodatkowaniem nas wszystkich. No czyli ta nieszczęsna składka to Pan premier Morawiecki mówił, że mamy najniższe podatki w Europie, a pan nie jest szczęśliwy? Nieszczęsna składka... składka zdrowotna, myślę, że wszystkim uświadomiła, że to nie jest żadna składka ani Danina, tylko to jest po prostu część składowa podatku. I z pięciu tysięcy złotych, które ktoś dostaje na rękę, czy 4 tysiące złotych, które ktoś dostaje na rękę, to z punktu widzenia kosztów przedsiębiorcy to jest to 7 tysięcy, nierzadko, nawet więcej. I to jest olbrzymie. Ten klin podatkowy, tak, czyli ta różnica między e, e, płacą netto, a płacą brutto jest jednym z najwyższych w, w Europie. E, komentując słowa pana premiera, ja myślę, że to o czym pan premier, przedstawiciele rządu e, bardzo rzadko wspominają, to jest potworna niestabilność przepisów i również regulacji podatkowych i interpretacji podatkowych. To jest to. Co tak naprawdę najbardziej boli przedsiębiorców, bo można sobie zadać pytanie, no dobrze, jak to się dzieje, że są kraje, które mają wyższy poziom opodatkowania, a mimo wszystko cieszą się w wyższym poziomie również inwestycji prywatnych. Ja mówię o prywatnych. Wytłumaczenie, jedno z wytłumaczeń jest takie, że tak, ale cieszą się stabilnością. I ta stabilność jest warta zapłacenia troszeczkę większego podatku, bo wiem, że nikt nie będzie mi kwestionował wysokości tego podatku i wiem, że nikt nie będzie wpadał na pomysł, aby w ciągu jednego roku podatkowego trzy razy zmieniać przepisy podatkowe. Cieszę się, że pan użył tego słowa, ponieważ stabilność, mało kto zdaje sobie z tego sprawę, jest wymierną wartością ekonomiczną i polityczną, a my żyjemy jednak od przynajmniej 8 lat. Sytuacji totalnej niestabilności zarówno legislacyjnej, jak i politycznej, jak i każdej innej. Byłbym zapytał pana, jak pan ocenia działania antyinflacyjne prezesa NBP Adama Glapińskiego. To dzisiaj pan redaktor rzeczywiście nie daje mi spokoju i idzie po szerokim froncie. Taki mój ten, takie moje zadanie. Ale też zawsze apeluję o jak najkrótsze odpowiedzi, najbardziej zrozumiałe dla człowieka znaczy, nie Myślę myślę, myśl, myśl, że Rada Polityki Pieniężnej sama sobie stworzyła część problemu, to znaczy zbyt późną reakcją. I nie wiem, czy utrzymanie bieżącego, aktualnego poziomu stóp. Narodowego Banku Polskiego jest najlepszym rozwiązaniem, czy też nie. Wiem jedno, że gdyby NBP wcześniej zaczął cykl podwyżek stóp procentowych, to prawdopodobnie dzisiaj nie mielibyśmy tak stabilnej inflacji, jeżeli można mówić o inflacji, że jest stabilna. Przede wszystkim to, na co ekonomiści patrzą, czyli ta inflacja bazowa, więc składająca się z tych Scen tej części koszyka dóbr i usług, która nie jest związana z najbardziej, z najbardziej podatnymi na fluktuację, na zmienność elementami, jakimi jest energia i, i żywność. To oznacza, co to oznacza dla Polski, dla polskiego rynku? No, dłuższe dochodzenie do celu inflacyjnego, dłuższe życie z inflacją, a każda inflacja oznacza znowu brak stabilności, utrudnia Utrudnia planowanie i również może wpływać, nie musi, ale może wpływać na konkurencyjność polskiej gospodarki, bo jeżeli różnica między strefą euro a inflacją w Polsce zaczyna być zbyt duża, to oczywiście oczywiście strefa euro staje się bardziej konkurencyjna. Odniosę się do kraju, o którym wiem dosyć dużo, czyli Hiszpania, która dzisiaj ma 3% inflacji, Polska ma e, według ostatniego odczytu bodajże 13%. No więc to, ja jest, 30, roż, to jest różnica, 30. i to oznacza, 30. że w ciągu roku te 10% przewagi konkurencyjnej rzeczywiście no tak, stacieli... stracimy. No, poziom wiedzy ekonomicznej naszego społeczeństwa jest zatrważający, i rząd w tej chwili się otwarcie chwali, że inflacja spada. A ceny rosną o 13%, może nie o 18%, ale o 13%, ale rosną. Natomiast przeciętny Polak się cieszy, że inflacja spada. Natomiast inflacja oczywiście ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, natomiast ma życiowe znaczenie dla najbiedniejszych warstw społecznych. To jest. Dramat. Zdecydowanie tak, dlatego że to najbiedniejsi najbardziej odczuwają skutki inflacji podwyżki, to niezależnie od... No właśnie, a ten socjalistyczny rząd, który podwyższa z jednej strony pensję minimalną, a z drugiej strony jednak naraża naprawdę szerokie warstwy polskiego społeczeństwa na po prostu nędzę, na begetowanie. Znaczy tutaj gdyby, gdyby podział ról był taki, jak był zaplanowany w Konstytucji, to jak, tak jak mówię, Narodowy Bank Polski wcześniej nacisnąłby na hamulec i nie sugerowałby między wierszami, że już czas na pierwsze obniżki stóp procentowych. Znaczy ja myślę, że jeżeli NBP zachowa się racjonalnie, to pożyjemy z tymi stopami procentowymi na tym poziomie jeszcze przez dobre trzy kwartały. Ale oczywiście nie ja decyduję. Nie ja, nie, nie ja decyduję i zobaczymy, co się będzie działo na, na polskim rynku finansowym. Proszę pamiętać, że Europejski Bank Centralny nie zakończył cyklu procentowego. Tak, tak. Wielka Brytania powiedziała, że wiecie, będzie kolejne. W Szwajcarzy, którzy nacisnęli mocno na hamulec, jak na Szwajcarię. Podwyższyli w zeszły czwartek bodajże stopy procentowe o 0,25. Tam podstawowa stopa procentowa wynosi 1,75. Przy inflacji, uwaga, 2,25. I też e, przedstawiciele Banku Centralnego powiedzieli, że raczej nie jest to koniec. Jest tylko pytanie, czy jeszcze jeden krok o 0,25, czy też dwa. No i w Stanach Zjednoczonych mamy techniczną przerwę ale prawdopodobnie też jeszcze brakuje nam do osiągnięcia tego szczytu i to, to będzie dopiero e, znak, że e, można sobie pozwoli, powoli pozwalać na e, powrót procentowych e, do e, poziomu normalnego, a co oznacza również zwiększenie aktywności gospodarczej, bo o czym w ogóle żeśmy nie, nie, nie porozmawiali, to jest to, co się dzieje e, z polską gospodarką, a polską gospodarką, E, dzieje się to, że my jesteśmy świadkami bardzo gwałtownego hamowania. E, gwałtownego, bo po wzroście ponad 6% w 2021. To było odbicie postpandemiczne. Okay. I ponad 5% w 2022. W tym roku będziemy gdzieś między pół a jeden procent, punkt procentowy. No powiedzmy, że to będzie 0,7%. To jest gigantyczne hamowanie, które odczuwa każda firma w tym kraju. Mogę Pana redaktora zapewnić, nie ma firmy, która by nie odczuwała. A to się będzie przekładało też na zasobność portfeli każdego obywatela. To ostatnie pytanie Panu zadam. Prowokacyjne, jak... ale nie pierwsze. Lewica na tym świecie twierdzi, że, a dane to potwierdzają, że agresja na Ukrainę spowodowała Gwałtowny wzrost zysku kilku sektorów gospodarczych na całym świecie: petrochemicznego, zbrojeniowego, oczywiście szeroko pojętego sektora finansowego. Czyli za spadek poziomu życia społeczeństw Europy Zachodniej odpowiadają cwani przedsiębiorcy, tak jak... No, oczywiście, że nie, bo. Te dodatkowe, nadzwyczajne zyski sektora petrochemicznego czy w ogóle energetycznego no to, to jest to, co nazywamy windfall profit, takie zyski, które spadły z nieba. Oni nic nie zrobili w tym celu. No, po prostu wojna wykatapultowała poziomy surowców energetycznych i to przyniosło przy zachowaniu marży dodatkowe zyski. Przemysł zbrojeniowy jest rzeczą Zupełnie naturalną. No, niewątpliwie jesteśmy w trakcie tak gwałtownego procesu wymiany sprzętu wojskowego i unowocześnienia wyposażenia, jakiego nie było prawdopodobnie od nie wiem końca lat 60. czy początku lat 70. I Część z tych firm to są firmy nie tylko w Polsce, zresztą kontrolowane przez państwa. No więc można powiedzieć, że te nadzwyczajne zyski wracają z powrotem do państw, które rozdają to następnie w formie najrozmaitszych tarcz osłonowych. I z tym musimy żyć. Są dyskutowane różne propozycje, w jaki sposób E, skorzystać z tych nadzwyczajnych zysków. No, z drugiej strony e, też trzeba pamiętać, że to jest trochę tak, że z jednej strony e, okres nadzwyczajnych zysków, z drugiej strony e, wymogi, które narzucamy, bo chcemy narzucić, e, zmierzające do odejścia od palin kopalniany, paliw kopalnianych, czyli zmniejszenia emisji CO2, które będą się wiązały z gigantycznymi inwestycjami tych samych, e, tych samych branż. E, o których pan redaktor wspomniał. Sektor finansowy to nie bardzo, nie bardzo właśnie, usiłuję sobie przypomnieć, dlaczego sektor finansowy miałby na tym skorzystać. Sektor finansowy korzysta nie z powodu wojny, ale z powodu inflacji, ale, bo wreszcie pojawiły się przychody odsetkowe. W, I w Europie i w Stanach Zjednoczonych po wielu latach negatywnych stóp No więc to jest trochę zbilansowanie tych strat, które sektor ponosił. Więc tutaj bym ostrożniej patrzył i zresztą w ogóle mam inne podejście do sektora finansowego, bo uważam, że to jest zawsze był łatwym chłopcem do bicia. I do dojenia. I do dojenia, i zapomina się o tym, że łatwo jest przekroczyć Tą cienką czerwoną linię, której sektor finansowy przestanie odgrywać tej roli, którą powinien odgrywać, czyli być kreowanie krwioobiegu gospodarki, bo jeżeli będzie miał za słabe kapitały własne, to po prostu nie będzie mógł prowadzić akcji kredytowej. A przecież takiej chcemy i taką mam nadzieję zobaczyć kiedyś, gdy KPO i pieniądze z KPO zostaną odblokowane i gdy wreszcie polscy przedsiębiorcy dostaną co. To, co im się należy, co moi niemieccy, hiszpańscy, włoscy czy francuscy koledzy od lat już mają i z czego korzystają. I To jest, to jest najbardziej niefer traktowanie tak naprawdę polskich przedsiębiorców, to zablokowanie KPO przez działania polskiego rządu i polskiego ustawodawcy. Jak Państwo widzą, z pewnym optymizmem zakończyliśmy te rozmowy, ponieważ Pan Prezes Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa sądzi, że my dostaniemy pieniądze z KPO, ja czego oczywiście Panu Prezesowi, Państwu i sobie bardzo bym życzył. Ja aż takim hura optymistą nie jestem. Nasz czas dobiegł końca, więc bardzo serdecznie panu dziękuję za przybycie do studia i rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manotropo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję panu redaktorowi i dziękuję państwu.